Poland is very good country. Polska to dobry kraj. Nice country. Miły kraj. Outside is wonderful. Wszystko na zewnątrz jest bardzo ładne. All person is gentleman. Wszystkie osoby są dżentelmenami i są wykształcone. Kiedy przyjechałem do Europy, एक सुंदर जिनिस, एक न्यू सब्जेक्ट, लुकिंग, एक नूतन विषय जो होना चाहिए। I discovered a new subject for myself. Odkryłem pewną nową rzecz dla mnie. Always outside, so busy. Czy każdy tutaj jest zajęty bardzo? Always outside, I looking all. Zobaczyłem, że wszyscy. Wszyscy panowie. All citizens. Wszyscy mieszkańcy i wszyscy inni. Always. Są zawsze. Busy. Są zawsze zajęci. Ye. इसका मतलब ढूंढना सब क्या and this means searching everyone to znaczy że każdy szuka czegoś dla siebie szakole ki kocher what do everyone do co każdy robi na ढूंढ रहे हैं they're looking for something czegoś szuka and work is very dear work pracuje work your very dear all side is sincerity responsibility każdy pracuje jest skupiony jest odpowiedzialny tym temu co robi and punctuality honesty tym żeby być punktualnym żeby być zobowiązanym według tego obowiązkom. To jest to, co zobaczyłem tutaj. Wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie tutaj lubią pracować. Wszyscy ludzie tutaj lubią pracę. I czystość. Sami dur rahe hai. And everyone is looking for something. I każdy szuka czegoś. Izo durna. And this search. I to poszukiwanie. Kis liye? For what? Czego ci ludzie szukają? Kis ke liye? Kogo oni szukają? Koi knowledge ko dhur raha hai. Someone is looking for knowledge. Niektórzy szukają wiedzy. Koi money ko dhur raha hai. Someone is searching for money. Niektórzy szukają pieniędzy. Koi response samman ko dhur rahe hai. Someone is looking for respect. Niektórzy szukają szacunku. Koi enjoy ko dhur rahe hai. Someone is looking for enjoyment. Niektórzy szukają szczęścia, przyjemności. Body enjoyments. They're looking for bodily enjoyment. Szukają przyjemności cielesnej. Koi khaddo. Someone is looking for food. Ktoś szuka pożywienia albo czegoś do picia albo jakiejś zabawy albo czegoś do opalenia.
different our like. Różnych rzeczy ludzie szukają. It is very good. To jest bardzo dobre. Not bad habit. To nie jest zły nawyk. To jest dobre. It is our life. To jest nasze życie. Koi do raha hai business. Someone is looking for business. Ktoś robi interesy. Someone is traveling. A ktoś inny podróżuje. Travel. Porantu. However. Jakkolwiek. Outside way. Dhurke. While looking outside, kiedy spojrzymy na zewnątrz, even when we receive everything, nawet jeśli otrzymamy wszystko, everything outside, ye paake bhi, hamara mind, even when we receive everything from the outside, our heart, nawet jeśli otrzymamy wszystko z zewnątrz, nasze serce, heart mein jo khuda, hungry. Nasze serce jest ciągle głodne. Czujemy głód w sercu. To jest wewnątrz nas. I to jest taka pustka w nas. It's never satisfied. I to wewnętrzne, wewnętrzny głód nigdy nie jest zaspokojony. But why? Dlaczego tak jest? Co? Why? Dlaczego? Is bhakti marg mein sadhu kripa se, guru kripa se, bhakti marg mein bhi aakar. Nawet jeśli przyjdziemy na ścieżkę bhakti poprzez łaskę Gurudeva i wielbicieli, nawet jeśli przyjdziemy na ścieżkę bhakti, niektórzy ludzie nie jedzą cały dzień, niektórzy piją tylko mleko, a niektórzy inni jedzą tylko owoce. I teraz jest czas Chaturmasi. Jakkolwiek. Tum hazar khujo. Dhuro. You can search for thousands of things. Możesz szukać tysięcy rzeczy. Outside, inside. Na zewnątrz i wewnątrz. Aapko dhurte rahiye. You can look for a lot of things. Możesz szukać wiele rzeczy. Porantu jab tak. But until. Ale dopóki. Apne ko dhara nahi denge. But until. Pakar mein nahi aayenge. The Lord. A dopóki Pan nie złapie Cię, dopóki nie zrozumiesz Boga, jedynie poprzez szukanie, tylko poprzez ciało, just your body, one cloth, is body ko bhi jitna bhi kashta diya jaye. However, as much pain we give to our body, jak dużo cierpienia nie dalibyśmy swojemu ciału, unko milna param satya ko janna, to know the ultimate truth, aby poznać ostateczną prawdę, aby osiągnąć Pana, to jest trudność. Najpierw
Najpierw powinniśmy go znać, a później powinniśmy go osiągnąć. In order to attain the Lord, there are various ways, various different methods. Aby osiągnąć Pana, są różne sposoby, różne drogi. And different decisions. I różne decyzje trzeba podjąć na nich. Decision be different, different. I różne decyzje musimy podjąć. I łaska. Jo bhag rahe hai kiske liye anand ke liye the entire humanity happiness ke liye enjoyment ke liye cała ludzkość szuka szczęścia i przyjemności kintu world me however in this world ale tak czy inaczej w tym świecie szczęście, które tutaj jest osiągalne przyjemność, która tutaj jest osiągalna this same rainy season, same clouds. It's just like the rainy season. Jest to tak jak pora deszczowa, jak deszcz, jak chmury. But rainy season time sunlight. Or the sunlight during rainy season. Albo taki jak słońce w pochmurny dzień. Now it is here and then it will go away. W jednym momencie jest, w innym momencie znika. Our lives time is short time. Nasze życie jest krótkie. Rozumiesz to? Radość, pieniądze, szacunek. To wszystko to jest jak jedna kropla. Pojawia się rano, jak rosa. Jak rosa o poranku. Rozumiesz to? Ale tak czy inaczej ten głód, który posiadamy w sobie, ten głód jest duży, a posiłek jest bardzo mały. I czujesz ten głód. To money say, eat say, sleep say. And by money, i poprzez pieniądze, jedzenie, sen, raz szacunek, który uzyskasz, ten głód, który jest wewnątrz nas, nigdy nie będzie zaspokojony i nigdy nie odejdzie. Cable, man, woman, gentleman and all manushya se lekar pashu pakhi devata tak sab dhur rahe not only humanity nie tylko ludzkość wszyscy mężczyźni, kobiety wszystkie zwierzęta, rośliny wszystkie stworzenia wszyscy półbogowie oni wszyscy szukają szczęścia higher happiness takiej najwyższej formy szczęścia dhur rahe. Oni wszyscy szukają tego. Tak jak jeleń w lesie. On zawsze krąży po lesie. Albo tak jak pszczoły szukają miodu w kwiatach. Szukają wyższego szczęścia. W kobiecie, w mężczyźnie, w piciu. Każdy szuka tego wyższego szczęścia. Koi mandir se lekar demigod temple se teerth mein nadi mein pahar mein someone look for it
Niektórzy szukają tego w świątyniach półbogów albo w górach, w lasach, w narzekami. शांति कहा है सुख समृद्धि आनंद कहा है The question of each person is where can they find peace and where can they find happiness? Pytaniem każdego jest to kiedy znajdzie spokój, kiedy znajdzie szczęście. And they also ask where is he, where is the Lord? I także szukają, pytają gdzie on jest, gdzie jest Bóg, może jest w niebie. God is above the sky. Może jest ponad niebem. Someone says. Niektórzy mówią pokazują, że Bóg jest w niebie. Ale gdzie On jest? Jak możemy Go osiągnąć? Gdzie? Gdzie możemy go znaleźć? Gdzie możemy znaleźć to szczęście, wieczną radość i spokój? Kiedy stary człowiek przyszedł i pytał się, kogo szukasz? Starszy mężczyzna pytał, czego szukasz? Gdzie biegniesz? Kogo szukasz? To jak wybrant hokar środhalu keh rahe hai, main Bhagwan ko dhur raha hu, Sri Krishna ko. And one devotee who has full faith said, I'm looking for the Lord, I'm looking for Shri Krishna. I pewien wielbiciel, który miał pełną wiarę, powiedział, że szukam Boga, szukam Kryszny. It is a very difficult topic. To jest trudny temat. Ponieważ większość osób w tym świecie myśli, że Bóg jest bezosobowy. To jest taka decyzja, do której oni doszli. Narayan, Vishnu, Mahavishnu ji, Ram ji, Varaha ji, Kurma ji, but Sri Krishna is very there. Govinda Madhi Purusham. Ishvara Parama Krishna, Krishna Bhakta is rare, very rare. I wielbiciele Krishny są bardzo rzadko spotykani. Kogo szukasz? On powiedział, szukam Kryszny. Szukam Radharani. Szukam Radhamadhavy. Ponieważ zdałem sobie sprawę, że prawdziwe szczęście, prawdziwa przyjemność znajduje się w Shri Krishnie, ponieważ On jest Anandamoi, On jest źródłem wszystkiego szczęścia i wszelkiej przyjemności. Radha Madhav ke lotus feet mein hi samasta ananda shanti sab kuch hai. Całe szczęście, każda przyjemność, cała radość znajduje się w stopach, lotosowych stopach Radhamadhava. Pewien starszy wielbiciel odpowiedział na to pytanie, gdzie jest Krishna. Radha Madhava zawsze zostaje
Zostaje w Katha. Radha Madhav kahan hai? Where are Radha Madhav? Gdzie jest Radha Madhav? Unki lila katha mein hai. They live within their lila katha. Oni żyją w rozmowach o rozrywkach, o lilach. Radha Madhav's story. Jest taka historia z Radha Madhavą. Katha. Katha. Ye jo prasanga. Radha Madhav haya, Sri Hari haya. Radha Madhav znajduje się w mowie, w katha, w książkach. Oni znajdzie się w katha, w historiach z Bhagavad Gita, z Bhagavatam. W trakcie kirtanu. Oni żyją w kirtanie. W poezji, która była napisana przez Mahajanów. I w Harinam, w świętym imieniu. W czasie intonowania w kirtanie. W dham, w świętym miejscu. W świętym miejscu oni zawsze grają, mają swoje lile. Tam znajdziesz Radha Madhava. W imieniu. W mowie o nich. इसीलिए डिवोटी एक होने से क्या करते उनके विषय की चर्चा करते हैं. That is why when devotees meet, they discuss about Radha Madhav. To jest powód, dlaczego wielbiciele, kiedy spotykają się, rozmawiają o Radha Madhavie. Rozumiesz to? And Sankirtan. I praktykują Sankirtan. Mature devotee ke mukh se sunna. We must listen from the mouths of mature devotees. Powinien słuchać z ust zaawansowanego wielbiciela. Krishna kathaka, Krishna namaka. Mowa o Krishnie, o świętym imieniu. Krishna lilaka. Mowa o rozrywkach, lilach Krishny. Shri Hari żyje w tych praktykach. Naam, dham, diti and katha. Imię, miejsce, święte miejsce, bóstwa i rozmowa o nich. Discussion se hi. Ta rozmowa o nich. Jaise sandal. Sandal ko ghisne se. Just like when we rub the sandalwood. Tak jak ścieramy drzewo sandałowe. Sandal ko ghisna warta hai na. When we rub the sandalwood. Kiedy ścieramy drzewo sandałowe. Jaise coconut ko. And just like torna warta. Tak jak rozbijamy orzech kokosu. Tylko w ten sposób możemy uzyskać sok z kokosa. Usi prakar Sri Hari sarvatra hai, all side. Shri Krishna, he is present everywhere. Shri Krishna jest obecny wszędzie, w każdym sercu. All world vyapta karke Sri Hari hai. Parantu doodh ke beech mein, milk ke beech mein cream hai, yogurt ka beech mein cream hai. There is cream within milk. Tak jak esencją mleka jest masło. Paruncho. Proces se uha se. Ale poprzez specjalny proces
możemy uzyskać to masło Boże poddanie mleka specjalnemu procesowi. Sri Hari jest wszędzie. Krishna jest wszędzie. Ale bez premy. Bez boskości. Nie możemy tego zrozumieć. I to jest powód, dlaczego. Powinniśmy słuchać o nim. Zawsze słuchać. Zawsze powinniśmy dyskutować i opisywać go. Mówić o nim. Zawsze rozmawiać, zawsze mówić. I kiedy to robimy? I wtedy możemy uznać Radha Madhava jako najbardziej drogie osoby dla nas. Że one są najbardziej drogie i najbliższe nam. I Bhagavatam o tym mówi i Bhagavad Gita o tym mówi, że Pan znajduje się w naszym sercu. Wieczorny wykład. Bo Pan przychodzi w różnej formie. Jako ogień, jako woda, jako wiatr, jako powietrze. W różnej już formie wiedzy. I to wszystko jest energia Kryszny. Jak wiatr, ogień, energia nerwowa, puls. I wiedza, i energia ciała. I to wszystko pochodzi od Kryszny. Nawet to ciało jest darem od Kryszny. Ojciec, matka, nauczyciel, pieniądze, szacunek. Wszystko jest darem od Kryszny. I Kryszna nie chce niczego w zamian od nas. Także jak ojciec albo matka nie chcą niczego od swojego dziecka. Czy chcą czegoś od dziecka? Czy rodzice mówią, daj mi coś? Czy matka mówi do córki, daj mi coś? Ona czuje radość wtedy, kiedy daje córce coś. I tak samo Radha Madhava zawsze daje. Nie chce niczego w zamian. Nie chcą nic w zamian. Czego oni chcą? Daj mi swój umysł. Daj mi tylko swój umysł. Myśl o mnie. Co mówi Krishna? Mówi zawsze myśl o mnie. Mówi, daj mi swój umysł, swoje myśli. Rozumiesz to? Krishna mówi do Arjuny, zawsze myśl o mnie. Ale to jest bardzo trudne, żeby oddać swój umysł Panu.
Bo nasz umysł jest jak wiatr. Jest zmienny. Wiatr jest, umysł jest jak wiatr. Ciągle jest w ruchu. Nasz umysł jest jak niebo, ono zawsze jest w zmianie, nie jest stałe. Jakkolwiek ta katha, ta mowa, unke naam ko asray kiya jaye. His name, if we take shelter of his name and his katha. Jeżeli my przyjmiemy schronienie w tej mowie i w świętym imieniu, to dyar rup se Radha Madhav ko hum prapt kar sakenge. Then we can receive Radha Madhav. Wtedy możemy osiągnąć Radę Madhavy jako nasz najdroższy cel. Ale o czym powinniśmy słuchać? O czym te mowy powinny być, te, które powinniśmy słuchać? Jaki jest temat, o którym powinniśmy słuchać? I gdzie będziemy to słuchać? Od kogo będziemy słuchać? Od kogo i gdzie powinniśmy słuchać? To słuchanie. To old devotee. Zaawansowany wielbiciel. Tell me. Powiedz mi. Tell him. Old devotee one. Devotee tell him. Pewien starszy wielbiciel mówi. Powiedział, że powinniśmy słuchać Śrimad Bhagavatam. A co powinno być słuchane? Powinniśmy słuchać Bhagavatam. Powinniśmy słuchać historii życia wielbicieli. Life history devotees ka suno. Understanding? Powinniśmy słuchać historii życia wielbicieli, rozumiesz? Powinniśmy słuchać Bhagavatam. Powinniśmy słuchać tego, kiedy jesteś sam w domu? Albo w twoim ogrodzie, na ulicy, w ogrodzie? Powinieneś tego słuchać w towarzystwie innych wielbicieli. Tam, gdzie są wielbiciele. Powinieneś słuchać tego pomiędzy wielbicielami. Srawan kirtan vyakhan kar rahe hai unke beech mein jaakar. Wherever there are devotees that perform shravan and kirtan. W każdym miejscu, zawsze tam, gdzie wielbiciele wykonują shravanam kirtanam, powinien się tam udać. Latrin karna utna acha nahi lagta hai jahan sab mil ke drink karte wahan jaake baith ke drink karna hai. Like a person who won't drink. Tak jak ktoś chce pić alkohol, udaje się tam, gdzie ludzie piją alkohol i w te miejsca i tam z nimi pije alkohol. Czy to ma sens? And alone you eating or all bait karke jaha kha rahe hai, pee rahe hai, wahan jaake khana ek alag prakar ka hota hai. So it's restaurant, eating alone or eating jedzenie samotnie. Other people together, dear person near, like in the restaurant or when dear people are near us. Albo kiedy jesteś głodny, to idziesz tam, gdzie ludzie jedzą, do jakiejś restauracji. Tak zazwyczaj się to odbywa. It is
To samo. Na ścieżce bhakti. Tam gdzie są, tam gdzie spotykają się wielbiciele. Idź tam i słuchaj tego, o czym mówią. Wykonuj kirtan. Słuchaj Bhagavatam. Poprzez słuchanie. Shri Hari pojawi się osobiście w twoim sercu. On jest tam, ale on się zamanifestuje. On jest tam, ale on się pojawi w twoim sercu. Tam jest zawsze woda w ziemi. Ale jeśli kopiemy, jeżeli kopiemy w wodzie, w ziemi, to spowoduje, że woda z ziemi pojawi się. W ten sam sposób. Kiedy słuchamy tej mowy o Krysznie, Shri Hari pojawi się osobiście w naszym sercu. Kewal prakat nahi, jis prakar hani bij aakar ke big lotus ko paane se, big lotus ke inside mein jo hani hai, unko आस्वादन करने के लिए जैसे हनी बीज क्या होता है ना वक्त हो जाते स्मेल से हनी से सो हनी बी इट लुक्स फॉर नेक्टर जैक पिस्टोला szuka nektaru i wchodzi do dużego kwiatu lotosu, aby wyciągnąć nektar ze środka. I ten zapach tak bardzo intoksykuje ją. I Krishna jest jak ta pszczoła, dlatego nazywamy go Madhusudan. Madhusudan oznacza. To imię oznacza. Meaning is one. Znaczy tego, który szuka nektaru. One Madhu naam ka ek daitya tha. Sri Krishna. Bhagwan Sri Vishnu ne unko nash kiya. Madhu naam ke ek daitya tha. Rakshas. Daitya. There was one demon by the name of Madhu. Był pewien demon, który nazywał się Madhu. Isilie Madhusudan. I Vishnu pokonał go, dlatego nazywa się Madhusudanem. Umysł wielbiciela jest jak lotos, jak kwiat. A Krishna szuka w nim nektaru. A Krishna jest jak pszczoła, która szuka nektaru w kwiecie. To isilie shravan. I też i dlatego poprzez śravana, poprzez słuchanie zawsze. To jest bardzo proste. To jest proste. Bhagavan ko pana samajhna very easy. Osiągnięcie i zrozumienie Boga jest bardzo proste. Po prostu poprzez słuchanie Bhagavatam. I poprzez to słuchanie Shri Hari wejdzie do nas, do naszego serca. Kiedy on przyjdzie, do ciebie zapyta, kim jesteś, czy jesteś wielbicielem? New devotee ko
A starszy wielbiciel wyjaśni to nowemu wielbicielowi, kim jesteś. Ten, kogo szukasz od narodzin do narodzin, poprzez życia, to szczęście i przyjemność i szczęście, którego szukasz w każdym życiu, to jest Sri Krishna. Najpierw Bhagavat ji agar beech mein aa gaya to sab kuch aa jayega. If you receive Srimad Bhagavatam, then you receive everything. Jeśli osiągniesz, jeśli słuchasz, osiągniesz Bhagavatam, osiągniesz wszystko. If you can hands, feet, sab kuch chala jayega. Then the whole body will come with it. Jeśli włożysz tam głowę, w całe ciało podąży, tak samo jak... Jeśli znajdziesz wielbiciela, powoli wszystko pojawi się tobie, osiągniesz pełne zrozumienie i zrozumiesz, że jest to rzadkie. इसके लिए शांत नीरव शांत लाइफ सदाचार पूर्ण लाइफ for this we need a peaceful life. Aby to osiągnąć, potrzebujemy spokojnego życia, following the rules and regulations, żeby podążać procesem, zasadami i regułami. Ale kiedy osiągniemy Bhagavatam, Shakti, siła Bhagavatam wypełni wszystko. Dlaczego każdego dnia powinniśmy studiować Bhagavatam? Ponieważ jestem studentem. Zawsze pracownikiem. Zawsze sługą. Względem guru i wielbicieli. Każdego, jestem sługą każdego. Down one say Varshaka. Jo rainwater kaha jata hai. Where does the rain water flow? Down. Kiedy spada deszcz, spada w dół. In the lake. Do jeziora. In rivers. Do rzek. I do suchych miejsc i odprowadzających wodę kanałów, i ta woda jest wprowadzona do większych rzek i do większych i do większych, i ostatecznie trafia do oceanu. Więc nasze serce, jeśli nasze serce jest suche, nie posiada ego, że jestem zawsze studentem, zawsze dzieckiem. Jestem zawsze małym dzieckiem. Zawsze jestem biedny. Jeśli nie mamy dumy, jesteśmy pokorni, wtedy łaska przez wielbicieli Guru i Pana
this mercy will easily come to us. To ta łaska wtedy łatwo do nas przychodzi. To isiliye listening ko pakarna. And that is why we must always listen. I dlatego też zawsze powinniśmy słuchać. Codziennie wykład. It is a process. To jest proces. Bhagwan ko pane ke liye, anand ko pane ke liye. This is the process to obtain the Lord. To jest sposób, metoda na to, jak można osiągnąć Pana. Nie z zewnątrz. Outside you going, it is your duty, it is your additional subject. Na zewnątrz to są pewne twoje obowiązki, jakieś nadane tobie rzeczy. Ale szczęście, shanti, spokój znajduje się wewnątrz ciebie. W Bhagavatam, w świętym imieniu, w bóstwach. And when we make our mind stable, i kiedy uczynimy, że nasz umysł jest spokojny, body still, mind still. Kiedy umysł i ciało jest spokojne, jest stabilne, it is process. To jest, na tym tak działa proces, na tym polega proces. Today is our late. Now time is. Dzisiaj już jest późno, która godzina? Jest 8:15. 8:10 minutes. Your rest hour. Zbliżają się czas odpoczynku. Hamara klasz dewe prarambho hua. Hamara klasz aaj dewe prarambho hua. Nasz wykład zaczął się dzisiaj trochę później. Jutro. Jutro będzie kolejny wykład. Następny. Weź to Bhagavatam, trzymaj je. I święte imię. Harinam se heart clean hoga. By the means of Harinam our heart will become clean. Poprzez powtarzanie świętego imienia nasze serce oczyści się. I poprzez słuchanie Bhagavatam w łatwy sposób osiągniemy Pana. Oczywiście. To jest łatwe. To nie jest trudne. To jest łatwy sposób. Bardzo łatwy sposób. Kiedy osiągniemy Bhagavatam, osiągniemy wszystko. Rozumiesz to? Słuchanie o tym? Więc weź to i słuchaj. Dzisiaj nasz wykład był późno. Jutro. Łaskawie. Ponownie. I ponownie. I znów. Jutro. I znów. Wieczorem o 6:00. Wcześniej niż dzisiaj. O 6:00 wieczorem. Jutro łaskawie przyjdźcie wcześniej o 6:00. Jutro wykład będzie o 18:00. Rozumiesz?
your concerns, your asks, wszystkie twoje pytania. Jeśli masz jakieś pytania, możesz przyjść rano. Teraz albo rano. O 9 albo 10. Rozumiesz? Jeśli masz pytania, zadaj je. Na jakikolwiek temat. Jeśli chcesz coś przedyskutować, jeśli masz pytania albo wątpliwości, jeśli chcesz zadać jakieś osobiste pytania, przyjdź ponownie. Rano o 9, 10. Bo później udaje się na spacer. Rozumiesz to? Garden. And river. They are big river. Także idziemy do ogrodu, albo do parku, albo nad rzekę. Držite on me, prevedite na naš jezik. Je za world hai. World nahi rehne se, world bhi is morning noon time class mein Vishwa Roop ka varnan hua. In the noon time class we described the Vishwa Roop of the Lord, his universal form. Rano opisywaliśmy formę kosmiczną świata Vishwa Roopa. Że ona jest również bóstwem Pana. I nazywamy, dlatego nazywamy Jagannat. Jagannat shabda karta hai jagat ka nath. The meaning of the word Jagannat means znaczenie słowa Jagannat oznacza Pana świata. The world kiska hai. This world belongs to whom? Sky kiska hai. Ten świat należy do kogo? Do kogo należy niebo? Ocean kiska hai. The ocean. Oceany. Hum sab kiske hai? Who do we belong to? Do kogo my należymy? Unke. We belong to him. Należymy do niego. To jagat unka roop hai. And this world is his form. A ten świat jest jego formą. Unki lila bhumi, jaha prakat lila yahi hota hai, samavami juge juge, Krishna roop mein, Ram roop mein. And the lilas of his manifestations happen here in the form of Krishna. I te rozrywki, zabawy jego odbywają się tutaj w formie Kryszny. I także przychodzi jako swoi wielbiciele albo wielkie osobowości. Jeśli ten świat nie istniałby, gdzie odbywałoby się Prakata Lila? I gdzie Sadhana Bhakti byłaby praktykowana? School, college, university. His world is school, college, university. Your workplace. It is official. यहाँ से ही mature होके वहाँ जाना पड़ेगा. Mature यहाँ होना पड़ेगा. We must become mature here. Powinniśmy dojrzeć tutaj. World is agriculture place. Świat jest miejscem uprawiania rolnictwa. Yahi tree hoga, yahi fruits hoga. Here the tree grows and here it. Tutaj rosną drzewa i wydają owoce. Not only enjoyments, not here sorrow, happiness.
Here knowledge. Tutaj wiedza. Always. Zawsze. Here is knowledge. Tutaj zawsze jest wiedza. Understanding. Not here only sorrow. To nie jest tylko swarupa, forma. Not only here enjoyment, but here not only here work. To nie tylko praca tutaj. Here is always knowledge. Ale jest także wiedza. It is agriculture place. To jest miejsce uprawiania agriculture field. Rolnictwa jak pole. It is school, college and universities. Mamy szkoły, uniwersytety, średnie szkoły, podstawówki. Isliye kaha gaya grihastha bhi ashram hai. Dlatego grihastha jest zwana śrama i sannyasa to ashram. ऐसा दृष्टि से लेना कि ये जगत जगन्नाथ का है और जगन्नाथ का ही ये स्वरूप है. And we must see this world. I powinniśmy widzieć ten świat jako manifestację Pana. I coś co należy do niego. Satchidananda ghana swarup jo hai wo alag hai. However, jakkolwiek जो सब चीत आनंद है वो अलग है. जगत एनिमी नहीं. This world isn't our enemy. हम लोग ten świat jest jego jest wrog, jego wrogiem. School, college, university. To jest miejsce nauki. Place, garden, miejsce uprawiania. Market. Jak rynek. ये बाजार नहीं होता है, ये साधक होता है. अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं. भक्तों के पास सब कुछ अनुकूल है. This world isn't an obstacle on our path. This world is something that helps. Ten świat nie jest przeszkodą na ścieżce do osiągnięcia Pana, jest miejscem, które nam pomaga. Tylko wielbiciele zawsze widzą łaskę we wszystkim i ten świat jest po to, żeby nam pomóc, aby iść naprzód do Boga. Łatwy sposób. But misunderstanding. Ale także jest tutaj dużo niezrozumienia. Our understanding is in understanding is in between mistake. Nasze zrozumienie często jest błędne. Understanding. Misunderstand. Czasami źle to rozumiemy. Jagannath. Jagannath. Jagat, unke play center, sanitarium, auditorium, hall, playground. This world is a playground of Jagannath. Ten świat jest miejscem zabawy Jagannatha. Sri Krishna playing, avatar playing. Krishna bawi się tutaj, a on się bawi tutaj jako avatar. Jagat is auditorium, sanatorium. Understanding? Jagat, world is cinema hall. Że ten świat jest jak kino, jak drama teatr, hall. Jak teatr, gdzie odkrywa się gra Pana. Natak ka uddeshya kya? What is the reason for dramas? Jaka jest przyczyna, żeby sztuki teatralne odbywały się? Ananda dina evam shiksha dina. The reason for a drama is to give happiness, to entertain and to teach us something. Przyczyną jest to, żeby uczyć nas czegoś, rozwijać i sprawiać radość. To jest doświadczenie. Co otrzymujemy tutaj? Doświadczenie. Experience mila na? Your life me kya mila? Knowledge mila. Experience mila. Practical experience. I otrzymujesz praktyczne doświadczenie. I wiedzę w twym życiu. 42 years me hame kya mila? New experience mila. New knowledge mila. Otrzymujesz doświadczenie.
practical. We receive different experiences. Otrzymujemy praktyczne doświadczenie, praktyczną wiedzę. Ye knowledge se hi to aap aage badh sakte hain. And only by the help of this knowledge we can. Poprzez wiedzę, pomoc tej wiedzy otrzymujemy zrozumienie. After us. ये विश्व रूप है भगवान का ही रूप है मायामय त्रिगुणमय रूप है और ये जेल भी है या पनिशमेंट ten świat jest manifestacją pana i w tym samym czasie jest więzieniem punishment है इसलिए sorrow disease już dostajemy tutaj także ukar dlatego cierpimy dlatego pytanie jest jaka jest przyczyna jeśli otrzymujemy premę w tym świecie i wykonujemy tutaj sadhanę tylko na tym rynku możemy otrzymać bhakti poprzez wielbicieli, guru, nauczycieli. Wszystko jest tutaj. I tutaj musimy dojrzeć, to jest takie miejsce treningu. Musimy widzieć ten świat z tą wizją. Ale dla wielbicieli ten świat jest, jest więzieniem albo szpitalem. To jest miejsce, gdzie jesteśmy uzdrawiani, leczeni. Tutaj są lekarze i pielęgniarki. Jest cierpienie i szczęście w tym świecie. Ale dla wielbiciela cały świat jest Panem. Jest Bogiem. I to jest miejsce jego zabawy, jego rozrywek. To jest Sadhan Bhumi, to jest miejsce wykonywania sadhany. To jest ogród. Nasze życie jest jak drzewo. Mango hoga, coconut hoga, jackfruit hoga. Kiedy wzrastamy, dojrzewamy, możemy otrzymać różne owoce. Jeśli nie byłoby ogrodów, nie byłoby drzwi, drzew, to gdzie by rosły owoce? Słuchanie. Słuchanie to jest jak podlewanie tych roślin. Rozumiesz to? To bhakto ke liye sab kuch anukul hai. Bhakto ke paas kuch enemy nahi hai. So for devotees, dla wielbiciela wszystko jest owocem. On nie posiada wrogów. Only enemy is aparat. Jedynym wrogiem jest. Jedynym obrazem są obrazy. Isliye aparat ko minutely aparat ko vichar kiya gaya. Nie posiadanie wiedzy jest też aparatchą. W ten sposób, nie wiedząc czegoś, popełniamy także obrazy. Jutro ponownie spotkamy się. Jeśli są jakieś pytania, także jutro. Dziękuję za poświęcenie waszego cennego czasu. Przepraszam za opóźnienie i zmarnowanie. Przepraszam za zmarnowanie waszego czasu. Dziękuję wam wszystkim. Thank you everyone. Kalka.
Kripaya Samadhi. And please come again tomorrow. I proszę przyjść ponownie jutro.